Cześć, jestem Barbara Feszyn i w dzisiejszym filmie pokażę Wam całkowicie nową, jak dla mnie, metodę ozdabiania paznokci. Produkty Mani Rouge to naklejki termiczne. Dzięki ciepłu, które wytwarza takie małe urządzonko, podgrzewamy nasze naklejki. One wtedy się stają takie bardziej plastyczne, miękkie, łatwiej je dopasować do naszej płytki, a co za tym idzie, zwiększa to trwałość tego typu zdobień. Jest to dla mnie całkowicie taka innowacja, bo zazwyczaj naklejki albo wodne, albo no takie zwykłe, często w niektórych miejscach się odklejały, no a te podobno mają być lepsze i właśnie dzisiaj to przetestujemy. Dostałam taki zestaw startowy, w którym znajdują się wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy do zrobienia właśnie tych termicznych naklejek. Zaraz pokażę Wam, co dokładnie znajduje się w tym zestawie, który oczywiście możecie kupić. Na dole dam Wam link do sklepu, ale zanim do tego przejdziemy, chciałam Wam jeszcze tak ogólnie powiedzieć o tej firmie. Same naklejki są bardzo bezpieczną formą zdobienia paznokci, dlatego nawet dzieci mogą sobie takie nakładać. Trwałość to 14 dni, tak mówi producent. Ale oczywiście ich trwałość będzie zależeć od bardzo wielu czynników i o tym też będę wspominać później. Produkty nie są testowane na zwierzętach, ale są przetestowane dermatologicznie, dlatego klej, który podgrzewamy, w żaden sposób nie zaszkodzi naszym paznokciom. Jedna paczka naklejek kosztuje 25 zł i starcza na 4 stylizacje. Jednak na 4 stylizacje, jeśli mamy dość krótkie paznokcie, bo jedna naklejka jest jakby przeznaczona na 2 stylizacje, ponieważ tniemy ją na pół. Ale jeżeli mamy długą płytkę, no to wtedy niestety musimy sobie obciąć tą naklejkę dalej i wtedy zazwyczaj ta druga strona już nie będzie użyteczna. Tak więc jedna stylizacja to około 6,25. Czy to dużo, czy to mało? No właśnie, jeżeli chodzimy do salonu i robimy sobie hybrydę, no to oczywiście płacimy kilka razy więcej. Ale jeżeli wykonujemy sobie zwykłe paznokcie w domu, na przykład lakierem za kilka złotych, no to wiemy, że on starczy nam na dłużej. Jednak musimy wziąć pod uwagę, że to, jakie wzory daje nam Mani Rouge, no to na pewno nie zrobimy sobie czegoś takiego na dwóch dłoniach własnoręcznie. Wzory są przepiękne, jest już ich chyba kilkaset. Ja mam 6, jak możecie teraz zauważyć, wszystkie po kolei. Są prześliczne, są bardzo dopracowane, są stworzone w kolaboracji z blogerkami i właśnie te marmurkowe naklejki, które są po prostu prześliczne, stworzyła Basia z Basia Blog i też link do jej bloga dam Wam w opisie, jak i do bloga Pasje Karoliny i Lakierowniczka, które właśnie też stworzyły własne naklejki. Tyle dłuższym słowem wstępu, więc teraz pokażę Wam zawartość pudełeczka, a później już przejdziemy do aplikacji. Zestaw, który widzicie, to zestaw Mani Rouge Maxi Plus, który kupicie za cenę 169,90 zł. W środku znajdziecie kopertę z podstawowymi informacjami o marce oraz z zestawem testowych naklejek. Kolejno gumowe kopytko, polerka, folia wygładzająca, metalowe radełko, oliwka do ściągania naklejek, odtłuszczacz, hiter, nożyczki oraz pilniczek. W zestawie znajduje się również 6 naklejek. Całą stylizację zaczynamy od dopasowania naklejek. Najlepiej dociąć sobie naklejkę i wtedy przyłożyć do paznokcia, żeby sprawdzić, czy jest dla niego odpowiednia. Naklejka nie może być za szeroka, musi być troszkę węższa od naszej płytki. Wtedy przecinamy naszą naklejkę mniej więcej na połowę, w zależności od tego, jaką długość mamy płytki. Jeszcze raz patrzymy, czy wszystko się zgadza i wtedy odtłuszczamy. Ja na początku odtłuszczam wszystkie paznokcie, ale później jeszcze przed każdą naklejką powtarzam tę czynność. Włączam hiter i ogrzewam naklejkę przez kilka sekund. Pamiętajcie, że na początku hiter musi się rozgrzać, dlatego przy pierwszym trwa to troszkę dłużej. Przykładam naszą naklejkę, nie dotykając spodniej warstwy tam, gdzie mamy klej. Przy mojej długości najlepiej sprawdza się metoda z lekkim naciąganiem. Czyli to, co wystaje poza moją płytkę, lekko naciągam, przygładzam na środku, a następnie bok,
który będę przygładzać, jeszcze raz przykładam na chwilę do hitera. Wszystko musi dziać się, można powiedzieć, że na ciepło. Odcinam resztki naklejki, które wystaje poza płytkę. Pilniczkiem spiłowuję, ale pamiętajcie, żeby robić tylko ruchy w dół, a następnie polerką przygładzam. I tak postępuję ze wszystkimi paznokciami. Pamiętajcie, że dość kluczowy jest tutaj dobór odpowiedniego kształtu, szerokości i długości naklejki. Płytka musi być idealnie równa, ponieważ każda niedoskonałość sprawi, że naklejka zacznie nam się falować. Pamiętajcie również o podgrzewaniu. Ja przy pierwszych paznokciach o tym zapomniałam i później naklejka nie chciała mi się trzymać. Przy dobrze wyciętych i odsuniętych skórkach oraz przygotowanej płytce naklejka przylega idealnie. Patrząc od przodu, nie powinno być żadnych zapowietrzeń, ponieważ one później sprawiają, że trwałość nam się zdecydowanie skraca. U mnie prawa ręka, czyli tą, którą robiłam jako drugą, wyszła zdecydowanie lepiej, dlatego właśnie świetny jest ten taki próbny zestaw naklejek, ponieważ na nim możemy sobie fajnie poćwiczyć. Zdejmowanie stylizacji jest bardzo proste i kompletnie nie uszkadza płytki, ale musimy pamiętać, że kluczowe jest tu spokój i cierpliwość. Oliwkę nakładamy na skórki i na paznokieć i delikatnie odsuwamy, ale robimy to naprawdę bardzo delikatnie. Przy każdym podważaniu wcieramy sobie jeszcze oliwkę i tak postępujemy do samego końca. Nie zrywamy naklejki, tylko ją podważamy i delikatnie odsuwamy. Mi ściągnięcie z całej stylizacji zajęło może z 7 minut. Przy użyciu cleanera jeszcze pozbywam się kleju i tak wygląda czysta, nieuszkodzona płytka. Podsumowując, naklejki Mani Rouge to świetna alternatywa dla paznokci hybrydowych, ponieważ ich trwałość to około 2 tygodnie, a jeżeli na przykład hybrydy nas uczulają, no to nie ma co się zastanawiać, tylko po prostu próbować. Drugą zaletą jest to, że nie uszkadzamy sobie naszej płytki. Oczywiście musimy pamiętać, że przy zdejmowaniu naklejek trzeba robić to bardzo ostrożnie, delikatnie i powoli i wtedy na pewno nic złego się nie stanie. Więc jeżeli na przykład robicie sobie stylizację hybrydową i chcecie sobie jakiś czas odpocząć od niej, to fajnym pomysłem jest wtedy nałożenie sobie na jakiś czas takich naklejek, płytka sobie spokojnie odrośnie. No, po prostu wydaje mi się, że u niektórych osób sprawdzi się lepiej niż zwykły lakier. Jeśli już przy trwałości jesteśmy, wydaje mi się, że naklejki nie sprawdzą się u osób, które pracują w rękawiczkach. W takich rękawiczkach jest bardzo ciepło, często wilgotno i to może powodować, że naklejki zaczną nam odchodzić. No ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę też to, że często przy zwykłych lakierach oraz przy lakierach hybrydowych też tak się zdarza, dlatego no raczej tego nie przejdziemy. Naklejki są dla wszystkich. I dla kobiet w ciąży, i dla młodych osób, i dla dzieci. Są całkowicie bezpieczne, dlatego wszyscy mogą się cieszyć pięknymi ozdobami na paznokciach. Dla tych z Was, które stosują hybrydy i hybrydy noszą na co dzień, i boją się na przykład zrobić sobie zwykłe paznokcie albo takie naklejki na czystej płytce, to Mani Rouge można nakładać też na bazę i top hybrydowe. Dzięki temu, jeżeli na przykład właśnie chcecie mieć jakieś fajne wzorki, ale ciężko na przykład wychodzi Wam to drugą ręką, no to wtedy możecie sobie nałożyć takie naklejki na wszystkie i super cieszyć się naprawdę, naprawdę niepowtarzalnymi wzorami. Aplikacja wcale nie jest aż tak prosta, jak mogłoby się wydawać, ani też aż tak trudna. Ciężko to powiedzieć, ale przy pierwszym razie to nie jest proste, bo naprawdę moje paznokcie, kolejny był lepszy. To znaczy, ten ostatni, który robiłam, wyszedł mi idealnie i najlepiej trzyma. No ale właśnie, świetne jest to, że w tym zestawie dostajemy takie naklejki testowe, które możemy sobie nałożyć za pierwszym razem, więc nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie, to nie będzie tak smutno. I ja właśnie od nich zaczęłam i bardzo się cieszę, bo teraz już wiem, jak to ugryźć, jakie błędy popełniłam i też właśnie mogłam podpowiedzieć Wam, czego nie robić. Problemy mogą być też z dopasowaniem naklejek do naszej płytki. Ja osobiście mam bardzo szerokiego kciuka i na mojego kciuka wszystkie naklejki będą za małe.
To nie jest też tak, że bardzo mi to przeszkadza, bo jak mogliście zauważyć, ten kciuk jest taki jakby smuklejszy teraz, bo tu po bokach nic nie nałożyłam. Chociaż z tego co wiem, jakie dłonie miałam okazję malować, no to rzadko się zdarza aż tak szeroki kciuk jak mam ja. Aha, no i to jest tylko jeden szeroki kciuk, bo drugi już jest normalny, więc w sumie, czy ktoś na to patrzy? No i minus, o którym wspominałam już na początku filmu, czyli to, że naklejki nie są bardzo tanie, ale też, tak jak wspominałam, zwykłymi lakierami nie uzyskamy takich ładnych wzorów. Ale plusem jest też to, że na stronie Mani Róż często pojawiają się różne promocje na naklejki i możemy je znaleźć o wiele taniej. Dlatego jeżeli już posiadamy taki zestaw, czyli te wszystkie przyrządy, no to to nam się w żaden sposób nie zepsuje. A naklejki też możliwe, że są właśnie takim czymś przejściowym pomiędzy na przykład lakierami czy hybrydami. Dlatego moim zdaniem to nie jest aż tak duża kwota, jak mogłoby się wydawać. Mam nadzieję, że filmik będzie dla Was przydatny. Po więcej informacji zapraszam na mojego bloga, a dzisiaj się z Wami żegnam. Mam nadzieję do szybkiego zobaczenia. Cześć!